Jeśli chodzi o trendy takie typowo modowe, już mniej technologiczne, należy zwracać uwagę i to właśnie marka Under Armour stara się praktykować na kolory, które w danym sezonie mają szansę być modne. Powinny one rzeczywiście współgrać z tym, co nosimy na co dzień, czyli w naszej kolekcji dominują oranże, fiolety, jednak zawsze to muszą być rzeczy w miarę poza czernią i stonowanymi kolorami, powinny to być jednak rzeczy o charakterze takim odblaskowym, powiedzmy, które rzeczywiście na przykład jeśli chodzi o bieganie, bardzo dobrze się sprawdzą podczas widoczności na ulicy. To jest bardzo ważne, aby na ulicy rzeczywiście być zauważonym, ponieważ to jest dla naszego bezpieczeństwa istotna kwestia. Na siłowni możemy być zauważeni przez innych, przez to, co nosimy na sobie. Natomiast chcemy też się dobrze czuć, aby te kolory tak samo korespondowały z trendami i kolorami modnymi w danym sezonie. Pod względem funkcjonalności należy zwracać uwagę to, czy rzeczy rzeczywiście są oddychające, odprowadzające wilgoć na zewnątrz, antybakteryjne oraz to, czy są dobrze dopasowane. I bardzo istotne są również płaskie szwy, które nie obcierają. Ja w ogóle jakby mam taki styl, no nie jestem na szczęście przedstawicielem handlowym i moja garderoba to nie są garnitury i krawaty. Ja jestem tą osobą, która bardziej prezentuje sportowy styl ubierania. Tak więc, tak jak widać, takie bluzy, spodnie, nie wiem, dresowe czy koszulki sportowe, mam ich bardzo dużo. Mam na dzień dzisiejszy 3 zestawy sportowych strojów do ćwiczeń. Jeden jest niebieski, cały, drugi jest cały szary, trzeci jest cały czarny. I to jest taki sobie gdzieś tam wymyśliłem patent, tak więc to są kolory, które na pewno dominują. Polska jest takim krajem, że nosi bardziej stonowane rzeczy. Przez 4 lata mieszkałem w Barcelonie, było to jakiś czas temu. Wtedy na przykład zauważyłem, jak mi się szafa zmieniła, tak? Ile było koszul żółto-czerwonych, jaskrawo-zielonych, niebieskich. Nie wiem, to trochę jakby środowisko, otoczenie, które jest tutaj wokół nas, determinuje pewnie kolory, które się ubieramy. To też nie jest ten kolor, o którym mówiłem, niebieski to jest smutny, ten niebieski to jest fajny i dość agresywny, ten szary ma fajne różowe ozdobienia, czy tam jasno-pomarańczowe, to nie jest też tak wcale smutno. Ja jestem totalną zajawkowiczką tego, to się nazywa chyba athleisure bodajże. I uważam, że to jest super pomysł i nieraz na przykład zakładam sobie leginsy, które normalnie mogę też założyć na trening do białej koszuli, szpilek. To wygląda sexy, wygląda też, ma tego pazura sportowego, więc to jest, myślę, że bardzo fajny pomysł. Nie ma czegoś takiego, że szukam, czy to asymetrycznych wzorów, czy nie. Po prostu albo mi się podoba kolekcja, czy kolorystyką, czy też krojem i widzę, co może mi fajnie podkreślić sylwetkę, nie wiem, wydłużyć optycznie nogi, nie wiem, zmniejszyć talię przykładowo. Bądź nie, tak? I to jest kwestia już często nawet przeszycia danego materiału, więc myślę, że to po prostu albo to coś, ten ciuch to ma, albo nie.